Rządy Pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Moimi Państwa gości są dzisiaj Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Bartkiewicz, bank pks -a. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów, panowie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kwestiach energetycznych, węglowych, ale zacznijmy od bardziej w tego kontekstu energetycznego, paliwowego. Mam na myśli połączenie Orlenu z Lotosem. Dzisiaj z ust pana posła Arukowicza padło takie stwierdzenie, że oczywiście krytykował tę transakcję w kontekście zarówno węgierskiego Mola, jak i w kontekście Saudi Aramco, ale przede wszystkim powiedział coś takiego. Ja bym chciał, żeby panowie na to odpowiedzieli jako ekonomiści, eksperci. Powiedział tak, że ta transakcja jakby dzieje się i przebiega, podejmowana jest w niej decyzja, już podjęta. Mimo, opini opinii, przeciwnej opinii e, wszystkich e, znawców, ekspertów, e, ekspertów właściwie w tej y, dziedzinie. No to ciekawa jestem. Siedzą przed ze mną eksperci, ekonomiści. Czy też macie panowie takie zdanie, że to zła transakcja, Piotr Paluskiewicz? Znaczy opinie eksperckie są przeciwne, przynajmniej te, które, które Te, które znam, sami zresztą tworzyliśmy opinie głosy sprzeciwu pojawiają się, ale bardziej to są głosy bardziej polityczne, a nieżeli eksperckie. No tak? właśnie, nie chciałabym, żeby <grychy> były one polityczne, chociaż to powiedział akurat polityk. No. Argumenty ekonomiczne, argumenty rynkowe, biznesowe, one przemawiają jednoznacznie za tym, że jest to słuszna decyzja. Ja tutaj może zauważyłem że głosy przeciwne się pojawiają, ale one właśnie mają charakter polityczny, jak wspomniałem. I tutaj można dać taki trochę zarzut, że ja rozumiem taką dynamikę sporu politycznego. Zawsze głosy opozycji są cenne, korygują każde rządy i w, starają się jakby tutaj równoważyć decyzje w systemie demokratycznym. Natomiast w przypadku połączenia w Orlenu z Lotosem, czy mega inwestycji jak CPK, przekopnięże Wiślanej, to są raczej na tyle strategiczne. Decyzje, że opozycja raczej nie powinna w takich przypadkach je podważyć, ewentualnie korygować pewne założenia tych inwestycji. Brakuje tutaj takiej trochę propozycji, że okej, okay, te inwestycje albo to jest złe, to proponujemy coś innego. Tego niestety brakuje. Ja mam wrażenie, że w przypadku właśnie tych planów takich szerokich inwestycyjnych bardziej to jest jednostronna krytyka bez dodania czegoś, co my proponujemy. To jest właśnie najsłabsze w całym na naszym dyskursie publicznym, tak bym powiedziała, że zawsze tylko mówimy, było źle, albo jest źle a nie mówimy jak jest, albo będzie dobrze. Oczywiście, to, to nie, tak nie ma żadnego rządu nieomylnego i zawsze można znaleźć jakieś błędy, natomiast dobrze, żeby to była konstruktywna no krytyka. No to teraz te argumenty konstruktywne i stricte ekonomiczne za. Nie wiem, trzy punkty. Po pierwsze, w posiadanie dużego koncernu multienergetycznego w centrum Europy jest ogromną przewagą konkurencyjną dla tego podmiotu i tym samym dla naszego rynku. Połączony Orland z Lotosem zyska w taką siłę zakupową jak ogromne koncerny międzynarodowe z wieloletnią tradycją, których zresztą Marki widzimy na naszych polskich ulicach. Dru, czyli tutaj na przykład negocjowanie kontraktów na zakup ropy naftowej w, wchodzi właśnie w grę. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo energetyczne. Pojawienie się w gracza z, 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 półwyspu, z Półwyspu Arabskiego. To jest nowy kierunek dla naszej, naszego rynku energetycznego, i tym samym dywersyfikujemy obecność podmiotów, które działają w tym sektorze, to wpływa na nasze bezpieczeństwo. I kolejny argument to jest ekspansja zagraniczna. To już tak bardziej dotyczy tego podmiotu, czyli ekspansja zagraniczna połączonego Orlenu będzie znacznie łatwiejsza. Ale to... tu pojawiają się takie zdania, że Orlen może jest w stanie taką ekspansję prowadzić, ale że to jest ekspansja bardziej na nasz region. że tutaj nie możemy opowiadać, że, że nagle Pojawimy we Francji, Niemczech, Hiszpanii gdzieś tam No, Czy to tak naprawdę już się dzieje? Możemy nie zauważyć, nie. że stacje Orlenów znajdują się na tych rynkach, ale będzie ich znacznie więcej. I też poprzez pewne ruchy marketingowe naszego największego koncernu energetycznego w ostatnich latach możemy zauważyć, że ma jednak apetyt na rynki szersze aniżeli w Europa Środkowo-Wschodnia, czy poprzez właśnie sponsoring Formuły 1. Wszystko przed nami, ale oczywiście ta ekspansja będzie przebiegała przez rynki początkowe naszego regionu i miejmy nadzieję, że. Że jak najprędzej na kolejną, kolejne kraj Ma też apetyt na także i ekspansję to także w inne formy, znaczy w inne przedmioty działalności. O, może tak powiem, ale to też jest pokazywane jako właśnie rozwój, ta dywersyfikacja, także tak? No, chociaż przez innych krytykowana. No dobrze, to teraz pan Piotr Bartkiewicz. To będą argumenty za, czy to będą argumenty przeciw? No cóż, nie chciałbym komentować opinii, bo generalnie opinii, że tak powiem, polityków no, niespecjalnie lubię komentować. To, nie, to to, to, to raczej była opinia wobec bardziej ekspertów, aniżeli tematu merytorycznego. Znaczy, to jest branża, gdzie, gdzie są, to jest dość jasne, jakby. Argument ekonomiczny za, za, za tego typu fuzjami, w tym sensie, że tutaj mamy do czynienia często z monopolami naturalnymi, jak to się czasem mówi w ekonomii, i no łatwo jest takim podmiotom osiągać korzyści skali. Więc to nie jest przypadek, że tutaj firmy w, w tym sektorze są, są często duże i często mają skalę no, nawet międzynarodową. Więc jakby w tym sensie, to, to pewnie można się też zastanawiać, czy taka architektura. Sektora energetycznego w Polsce, który był rozproszony na, na kilka różnych spółek, miała sens i politycznie, i, i ekonomicznie? No to ja podam taki jeden zarzut, mhm. który się e, jakby pojawia, wydaje się być taki dosyć mocny. Czy, czy będziecie panowie, czy też pan będzie w stanie temu zaprzeczyć, że w ciągu dwóch miesięcy saudyjski koncern odrobi sobie wszystko to, co zapłacił za, za tutaj, za, za zakup, za te transakcje? No, ale to zakłada, że Saudyjczycy, że tak powiem, celowo ponieśli stratę. No jak rozumiem, to sytuacja jest... Nie, Rok... dlaczego stratę? Nie, że odrobi wszystko. Czyli zyski będą takie, że pokryje no, jakby koszt zakupu przez dwa miesiące. A co jest złego w zyskach? Trochę nie, trochę nie rozumiem tego zarzutu, szczerze mówiąc. Że za tanio sprzedajemy, no o to chodzi w tym zakresie. A to tutaj to nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo, bo nie, nie, nie znam wycen tych, tych, yy, tych aktywów, także to trudno mi powiedzieć. No osobie Jaramko jest ogromnym koncernem. A nie więc... wydaje się pan, że to szybko dwa miesiące, żeby już wszystko odzyskać? To szybko, prawda? E, trochę tak, natomiast mówię, dokładnie nie znam liczb. Jesteśmy w takim momencie, gdzie no ceny ropy są wysokie i marże na, na bardzo wielu z tych yy, produktów, produktów ropopochodnych pochodnych są, są bardzo wysokie. Kto wie, to, mogą, to, mogą, to może faktycznie być bardzo szybki zwrot, ale to nie znaczy, że oni będą chcieli to sprzedać. No właśnie, bo to jest pytanie, jak później dobrze będzie to pracowało u nas, no skoro wchodzi koncern, który sobie tak doskonale radzi, to rozumiem, że doskonale też będzie sobie radził na naszym rynku, no tak by można było z tego wyciągać wniosek, nie wiem, czy nie za daleko no, to, to Trzeba też tak? pamiętać, że Saudi Aramco nie wchodzi jakby na samodzielny podmiot, po prostu staje się tak. udziałowcem rafinerii gdańskiej, tak więc to... Mm -hmm. No tak. No dobrze, panowie. No to teraz zmieniamy temat, przechodzimy do tego, co już wzbudza takie naprawdę emocje i duże, duże ciepło. E, mam na myśli, oczywiście dotyczy ciepła, to już mówię o węglu. Słyszymy, że do jutra, tak, bo dzisiaj spotykają się ministrowie, i do jutra ma być gotowy projekt ustawy, która niejako uzupełnia, jak rozumiem, ten, który już jest. A ten, który już jest na ten moment. To mam na myśli oczywiście te 3000 dopłat do węgla. No tutaj, mimo rozmaitych tam propozycji, zmian, nowelizacji, nie udało się, nie zmieniono właściwie, powiem tak, gdzieś w no, Senatowi się nie udało, gdzieś na jakichś poszczególnych etapach wprowadzić zmian. A mówię o takich zmianach, które dotyczą, no, poświadczeń zakupu tego węgla, no, ale drugie przede wszystkim, chyba takie kluczowe, dotyczące tego progu dochodowego. Były takie badania przeprowadzone, Podawała gazeta prawna wczoraj czy przedwczoraj, że ponad 70%, oczywiście zbadanych w tym badaniu, Polaków uważa, że takie kryterium dochodowe powinno być. No ale jeszcze więcej uważa, że powinny być te dopłaty dla wszystkich. Jak rozumiem, idąc tym torem teraz rząd, tym drugim torem, rząd przygotowuje to, żeby, żeby wspierać także ogrzewające się w inny sposób gospodarstwa domowe, a konkretnie domy, bo na razie bym na tych domach skupić, bo to nie jest to samo, domy i, i, i mieszkańcy bloków, czy kamienic. No ale na razie tych domów. No to w takim razie teraz zacznie pan Piotr Bartkiewicz, najpierw odnośnie tych dopłat do węgla, no i czy właściwie zasadne jest to rozszerzenie na wszystkich. Ja tylko może jeszcze podam kwotę, bo te dopłaty do węgla tak, o ile dobrze mówię, 11 miliardów około miały kosztować, a teraz jak zrozumiałam z tych wyliczeń, jeżeli to dojdzie także inne gospodarstwa domowe, to będzie drugie około 11 miliardów czyli między 10 a 12 jest to wyliczenie. To by nam dało 22 mniej więcej. Tak, to było około 1% PKB. to są ogromne liczby. Właśnie. Y I pewnie trzeba sobie zadać pytanie, jaki dokładnie problem chcemy tutaj rozwiązać. Bo jeżeli ubóstwo energetyczne potencjalnie, to bez progów dochodowych to nie ma większego sensu. Jeżeli chcemy zapewnić dostępność fizyczną surowca, to dopłata tutaj niewiele, niewiele zmieni, bo rzecz jest... Czysto, czysto fizyczna. Ja mam taką wątpliwość dotyczącą tego, że my w tym momencie, borykając się z dwucyfrową inflacją, z, 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 tak naprawdę, no, no, my, no my dorzucamy do, do, do pieca. I trudno mi sobie, coraz trudniej mi sobie wyobrazić, no, ustabilizowanie tutaj, tutaj sytuacji. Tak, w takiej perspektywie, powiedzmy, strategicznej, długoterminowej, no, my de facto dopłacamy w tym momencie do spalania paliw kopalnych, które no... W horyzoncie dekad no, absolutnie nie są przyszłościowe. No tak, nie? ale tu i teraz mówimy, że na razie należy dać sobie spokój z tymi rozważaniami i tą perspektywą dekad, bo tu i teraz trzeba jakoś no, zaradzić, pomóc ludziom. Ja zawsze pokazuję to, co powiedział Franz Timmermans, że właśnie trochę musimy zastopować i o tym węglu tak milej mówi, co, co twierdzę, że to już świat się w posadach trzęsie, jeżeli on tak tak mówi. Ale dobrze, ale powiedział pan tutaj o tej inflacji, o tym elemencie inflacyjnym, który no oczywiście też jest taki bardzo interesujący, no. To cały czas rozważamy, co ją zwiększy, co obniży. Bank pks wykona, może rozum... różne analizy wykonujecie. Wykonaliście jakąś taką analizę, o ile na przykład takie, takie 22 miliardów więcej może zwiększyć poziom inflacji? To jest w ogóle ciekawa wielkość, zaraz powiem dlaczego. Szczegółowo Pani nie powiem, ponieważ nie robiliśmy takiej analizy, natomiast mogę się odwołać do bardzo prostej heurystyki. W tym momencie mamy, nie mamy w gospodarce niewykorzystanych zasobów, w tym sensie, że jakby fabryki pracują na. Bardzo wysoki procent, wszyscy są zatrudnieni i tak dalej. Dodatkowo no, gospodarka jest bardzo rozgrzana, więc jeżeli w tym momencie wydajemy 1% PKB, to większość tej kwoty przełoży się prawdopodobnie na, na wyższe ceny ogółem. No to po prostu tak to, 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 to działa, tak? No, możemy wydać na, na jedno, możemy wydać na drugie. W gruncie rzeczy w tym momencie no, dosypujemy Pieniądza do gospodarki, gdzie tak naprawdę ten pieniądz nie ma, nie, nie ma szansy, że tak powiem, stworzyć jakiejś dodatkowej aktywności realnie. To myślę, że większość z tego. Czyli ci, którzy mają szansę, teraz podchodzimy od strony przedsiębiorców, w związku z tym podwyższą ceny, bo będą pieniądze na to, żeby no, coś kupować? No, no, banky, albo, albo konsumenci, którzy tak naprawdę w gruncie rzeczy nie potrzebują wsparcia z tytułu ubóstwa energetycznego, będą wydawać również na, będą wydawać na inne. Rzeczy, albo nie ograniczą swoich wydatków na inne typy dóbr i, i usług, i to też będzie jakby podtrzymywać popyt zagregowany w... te Swoją drogą, to, to ten, ta definicja ubóstwa tutaj i te, te liczby są bardzo ciekawe, bo e, a, najnowsze znowu jakieś takie e, dane czy szacunki szacun szacun mówią, że 2 m, milionów Polaków jest. Zagrożonych ubóstwem, no to teraz moglibyśmy to procentowo, ubóstwem w ogóle moglibyśmy to procentowo określić, a 12 milionów, 12% ubóstwem energetycznym, więc to jest, wydaje się, że znacznie więcej. No dobrze, ale teraz Piotr Palutkiewicz ten nieszczęsny węgiel i nieszczęsne dopłaty, który już raz pani redaktor o tym rozmawiamy. Rozmawiamy, bo tu się też to sporo jest... zmienia na bieżąco, więc ciągle coś nowego dodajemy. I trochę nawet w tym złym pomyśle dopłat do węgla, trochę on jest korygowany na plus, ale tylko trochę to za chwilkę powiemy. Po pierwsze zgodzę się z moim przedmówcą, że inflacja i konieczność zbijania inflacji jest związana z tym, że czasami uderzy, znaczy no, nie czasami, ale uderzy po prostu w jakiś sposób nas po kieszeni. To jest niestety okres, w którym no, musimy się przyzwyczaić, że nasze, nasz styl życia czy nasze dostępne zarobki niestety maleją. I to będzie krótkookresowe, jeśli by nie ingerował w to rząd, ponieważ oczywiście rozpisując jakby to, co powiedziałem na przykład. Mamy ryż, wyższe raty kredytu, zostaje nam mniej w kieszeni. Oczywiście to jest bardzo bolesne dla każdego. Każdy by chciał, żeby tych pieniędzy było więcej na inne wydatki, ale wydając więcej na ratę kredytu, wydamy mniej na wspomniane już chyba kiedyś w tej audycji wakacje w Zakopanem, więc wakacje w Zakopanem stanieją. I to jest samoregulujący się mechanizm, który w dłuższej perspektywie doprowadziłby do spadku cen w gospodarce. Dzieje się inaczej. I wszystko Rząd... drożeje. Tak, ja, oczywiście wakacje. Ja zdaję sobie sprawę, że to, to mówię bardzo technicznie. Dla wielu tak. gospodarstwa domowych, wyższa rata może oznaczać problem właśnie z, z zakupem podstawowych produktów i tak dalej, wyższe ceny węgla. Mogą rodzić takie same problemy. Ale jeśli nie poniesiemy tego kosztu, czyli rząd nam pomoże, wstrzyknie dodatkowe 11 bądź 22 miliardy złotych w gospodarkę, doprowadzi to do sytuacji, że znowu będziemy mieli do dyspozycji więcej pieniędzy, pojedziemy na wczasy do zakopanego, kupimy nowy odkurzacz. Wyjeździmy więcej paliwa w samochodzie i doprowadzi to do tego, że znowu ceny tamtych produktów wzrosną. Czyli to jest właśnie to napędzający się mechanizm inflacyjny, do którego tego rodzaju w, w ingerencja rządowa może doprowadzać. No dobrze, ale do słowo. możliwości są trzy wobec tego. Jedna, nie dać nikomu, niech wszyscy cierpią i zaciskają zęby. Drugie, dać wszystkim tak, jak to, to jest. I pan mówi, rozumiem, panowie obydwaj mówicie tutaj zgodnie, że no to jest czynnik proinflacyjny. I trzeci, czyli gdzieś ograniczyć to na jakimś poziomie i dać ty, według kryterium dochodowego tylko wybranym i najuboższym, więc im się pomoże to na pewno, ale pytanie: tutaj jest jakby bo tam, co są, są stwierdzenia i konstatacje, natomiast tutaj pytanie, czy to wtedy już by nie miało takiego działania proinflacyjnego, byłoby korzystniejsze? Tak, i tak dalej. Zacząłem czysto technicznie, mhm. jak powinno być w świecie idealnej gospodarki. Nie zdajemy sobie sprawę jednak, że no, czynniki polityczne wchodzą w grę w, i wydaje się, że racjonalnym powinno być, I jeśli już pomagamy, to pomagajmy tym, którzy faktycznie tego wsparcia potrzebują. Czyli tak, pomoc dla kredytobiorców powinna być celowana tylko do tych, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i mają problem ze spłatą rat kredytu, a wsparcie i dopłaty do węgla powinny być kierowane do tych, którzy faktycznie osiągają bardzo niskie dochody, albo są zagrożeni tym, że najbliższej zimy nie stać ich będzie na ogrzanie domu. Jeśli... Ale rozumiem, że już wszystkich, niekoniecznie tylko węgla, ale to też adresujemy to do wszystkich, czyli przechodzimy do tej ustawy, która jutro ma się. No to wchodzimy już właśnie w takie szczegóły, że to jest taka. Pułapka, właśnie sprawienia, żeby wszystkim było dobrze. Dopłacimy do węgla, zaraz przyjdą ci, którzy opalają olejem opałowym, że oni także są w trudnej sytuacji. Za nimi przyjdą. Kolej, że może nawet drewnem. Kolejni przyjdą, tak, ci, którzy opalają drewnem, albo ci, którzy gazem, bo oni też mają problem. Więc to jest takie trochę przyzwyczajenie do tego, że pojawia się problem w gospodarce, przychodzi rząd i próbuje ten problem rozwiązać, a w kolejce ustawiają się kolejni. To jest tak, jak dać podwyżkę pielęgniarkom, zaraz przyjdą policjanci i rząd. To ja się jest... zastanawiam teraz, przepraszam, tak technicznie, skoro już rozmawiamy nad jedną rzeczą i jest mowa o tym drewnie, na przykład w domach, nie wiem, segmentach, pod miastami tutaj, właściwie większość jest tak skonstruowana, że tak, one są ogrzewane gazem, ale mają kominki. I te kominki mają tak zwane rozprowadzenie po, po, po wszystkich piętach. czyli potencjalnie można grzać tym kominkiem. W tym kominku będziemy grzać drewnem i też do płaty dostaniemy, bo powiemy już, gazem nie będziemy dla oszczędności. Mnożyć możemy w nieskończoność tego rodzaju hipotetyczne e, sytuacje. E, znaczy, e, to można jeszcze powiedzieć jedno, co, co tego rodzaju dopłaty robią złego. Opóźniają u nas transformację energetyczną, e, czyli środki, które można by przeznaczyć na wymianę w poprzednich latach, albo w kolejnych latach pieców węglowych na inne źródła ciepła. Po prostu wydamy tej zimy na to, aby dopłacić ludziom do, do w, po prostu do tego węgla, który, który oni nabędą. No to jeszcze Piotr Bartkiewicz bym chciała, bo ten wątek już się pojawia u, u, u części tutaj ekspertów, mówiąc o tym, że jest to doskonały moment, czas takiego kryzysu, może paradoksalnie, jakby ktoś pomyślał tak, tak prosto, na to, żeby właśnie w transformację energetyczną zainwestować i nawet niekoniecznie przejść z tych pieców, już o to chodzi, tylko w ogóle jakby, żeby te pieniądze, które są na to, w ogóle na transformację energetyczną przeznaczyć, szczególnie, że na środków z KPO na ten cel ciągle nie mamy, więc może każdy pieniądz by się na to przydał. Tutaj takie refleksje są, co pan na to? Ja tylko słowem tak? wstępu, szkoda zmarnować taki kryzys, tak na Trochę na, to na tej zasadzie taki idąc tropem czerci. Tak. No to prawda. Widać, że niektóre państwa europejskie trochę w tą stronę idą, tak? bo pojawiają się dopłaty do docieplenia budynków do. Na no u nas też. Tak. No. Tylko pytanie, w jakiej, w jakiej skali I tu, tu mam gigantyczne rezerwy. To, jakby, to, to moglibyśmy naprawdę całkiem sporo sobie ograniczyć zużycie, import i, i zależność tak naprawdę od, od importowanych surowców energetycznych. Więc, więc... Poprzez docieplanie budynków, o tym pan mówi? Tak. Oczywiście, do cieplania i to, tutaj to, to, to są tak naprawdę nisko wiszące owoce z punktu widzenia całej, poli, całej polityki energetycznej, tak bo tutaj jakby nie wprowadzamy nowych, teraz żadnych nowych technologii tak naprawdę do, do gospodarki. Ale zgodzę się, tak, to, to pewnie byłaby dobra okazja do, 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 do transformacji. Myślę, że do jakiegoś stopnia to się będzie działo, tak? bo część ludzi się pewnie będzie zastanawiać na przykład, czy, 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 czy nie jest lepiej zamienić sobie... Kuchenkę gazową na, na, na elektryczną, te, tak, taką czy, czy inną. Znam takie przypadki. No, część ludzi pewnie będzie szukać sposobów na zmniejszenie zużycia, czy, czy sprawdzać tak naprawdę, czy, czy, czy mogą coś zrobić w domu szybko, na, 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 na szybko. Natomiast no, docelowo no, pewne problemy nam, nam nie znikną. Ja bym się pewnie też zastanowił, czy. Jak, czy czy to nie jest tak, że ten, ten węgiel ze względu na, na to, o czym zresztą w pewnym momencie pani mówiła, że, że mamy, że tak powiem, przeproszenie się na, na krótkookresowo mm -hmm. z węglem, czy on nie zostanie drogi dłużej i czy tego typu dodatki nie będą powtarzane w, w kolejnych latach, co, 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 miałoby, co potęgowałoby niestety te, te skutki, o których no, tutaj sobie, sobie rozmawiamy. A to już tutaj zaczynają się już naprawdę niebagatelne sumaryczne kwoty. Wrócimy jeszcze do jednej rzeczy, dotyczącej no, inflacji i tego, że, że, że my tutaj no, z, potęgując transfery z powodu, zwiększamy no, inflację i wywołujemy parę innych negatywnych skutków w gospodarce. Gdzieś w debacie publicznej zabrakło, brakuje chyba trochę drugiej strony budżetu, czyli strony podatkowej. Ja mogę sobie, mogę, możemy sobie wyobrazić teoretycznie, taki transfer, który mógł być ograniczony do, do osób naj, najuboższych, który byłby, pewnie, byłby albo nawet gdyby nie był, mógł być zrównoważony finansowaniem innym niż z, z długu, na przykład powszechnym VAT-em, czy, czy czymś, Czyli co... Czyli co... jaki transfer? No nie no, to, to mówiliśmy o, o tym dodatku do... do, do Aha, do... rozumiem, bo tak. gdzieś Przepraszam, się mówiłam, z, za, za, zagmatwałem trochę. No, tak, no, generalnie trochę tego typu tak. transfery mogą być no, wprowadzane jako finansowane powszechnie przez wszystkich. Na przykład watem, tak? Czyli tak naprawdę konsumpcją. No dobrze, innego. skoro Pan o tym mówi, to ja się do tego odniosę, bo ja zrozumiałam z wypowiedzi premiera dzisiejszej, że to może być z czroje wypowiedzi, a dzisiaj ją słyszymy, że obniżka, jeżeli mówimy o rozszerzaniu teraz tych dopłat także na inne grupy opalające innym inaczej niż węglem, Em, że obniżka VAT-u na przykład na, na te wszystkie nie wiem, surowce i towary może byłaby y, niesprawiedliwa, bo y, jakby spowodowałaby, niezależnie od tego, na ile ceny na poszczególne z nich wzrosły, obniżkę tych cen dla wszystkich. Tak to zrozumiałam? A efekt tego, jak zrozumiałam, byłby taki, że, nie wszyscy, że, że, że to nie byłoby sprawiedliwe, w związku z tym. Jak rozumiem, obniżki VAT-u na to nie będzie. No bo skoro byłoby to niesprawiedliwe i nierówne, to rozumiem, że nie. No to proporcjonalnie do skali podwyżek poszczególnych towarów to dobre? Piotr Palutkiewicz? Czy ja powiem w, tej, w ten sposób: jeśli ktoś w minionych latach słyszał, że źle, że mam piec węglowy, powinienem go wymienić. Więc ja wymieniam ten piec węglowy i zaczynam opalać. Gazem na przykład, albo fotowoltaiką No tak, ale to wymiana, a teraz już mamy konkret. To znaczy, że, że jakby będą dopłaty proporcjonalne do skali podwyżek cen poszczególnych. Znaczy, ja mówię, jeśli chodzi o to słowo sprawiedliwości. Wymieniłem piec na, dajmy na to, fotowoltaikę, pompecie, po i teraz słyszę, że ci, którzy mają piece węglowe, mają dopłatę. I teraz jest pytanie, czy to jest sprawiedliwe. Ci, którzy byli przezorni, okazuje się, że mogą się poczuć trochę niesprawiedliwi. A jako, że musimy kończyć, a temat rzeka, to będziemy do tematu wracać. Dziękuję bardzo. Piotr Palutkiewicz, Forson Enterprise Institute i Piotr Bartkiewicz, Bank PKO S.A. Byli gośćmi rządów pieniądza. Dziękuję bardzo.